trzech muszkieterów. O, popatrz sobie, jaka to była. A więc na ostatnim wyprawie na Magnes nam się tak bardzo spodobało. I dotrzymał słowa, zaprosił nas po raz kolejny, także próbujemy swoich sił po raz kolejny. A będziemy to łowić tutaj. No dobra, pierwszy rzut w nowym miejscu. Oho. Z wiadrem by wyrzucił. Ha! Pieniądz! Pieniądz! Aby było, aby było. Jest hajs. Proszę, kurde, jak się przy... Trzeba to czymś podważyć. Tak, jest szmat, no. Nie wiem gdzie. Zaczepów bardzo dużo. Wiesz co, te kamieniste dno jest lipa. Pusto, nie? Pusto, pusto. Tak jakby ktoś tu już przed nami był. O! Jakieś pierdoły. Pęk, pęk, pęk. Budujemy łódź. Ktoś tu musiał być. Ale kamień przesunąłem, teraz poczułem. Brynza. Czy magnes wytrzyma jego ciężar? Ty, a potem odczepię? No tak, damy radę, jest nas trzech. O, już czuję, już czuję. Ała! Co się nazywa siła magnesu? Ta trzyma go, patrzcie. Jaki magnesik sprytny, patrzcie. I to tylko na tym magnesie. O, Chryste Panie! Trzeba to zerwać. Pomóc? O! Udało się. Proszę. Jest kolejny ochotnik. Nie jem, nie mknąłem? Nie. Ja ważyłem więcej o parę kilo. I przed chwilą na tym wisiał. Tylko nie szarp, na spokojnie. Chociaż ja w tą stronę szarpałem i było ciężko oderwać. No, dawaj. Jest taka schiza, no. Daję radę. A, trzymaj, trzymaj, ja spróbuję, spróbuję. Jest, panie! Kurde, jest moc. Teraz trzeba go zerwać z powrotem. No to co, idziemy na drugi brzeg. Albo z mostu połowimy. Trochę z mostu, trochę z tamtego brzegu. Lecimy. A, ślizga mi się z tego, ja to podnoszę. Patrz. Jest blokada. Gdzieś o kamienie coś. O, im się ślizga z tego. Ja idę tam. Dobrze.
A magnetyczny walczy dalej na moście. I jak? To chyba trzeba na dwa magnety. Na dwa? Coś ciągnie. Co to jest? Sejf! To sejf! Chodź drugim magnesem, to jest sejf! Kurde, sejf znalazł. O, dobra. Ma coś, co przypomina sejf. Próbujemy na... O kurde! Dobra, musimy odłożyć kamerę, bo nie dam rady tak. Ale teoretycznie, jak magnes go dobrze mój złapie, to go wyciągnę do góry. Tylko musi się złapać tak, a nie za krawędź. Będzie lipa, jak nam, wiesz, puści tutaj. Czekaj, ja przejdę. To on aż tam? Polecę, poczekaj. Pierwszy go podciągnę. A, troszkę do góry. O. Nie wiem, co to? Coś bardzo dużego. Na początku myśleliśmy, że to safe, ale to nie jest safe. A tyle widzów się zebrało. O! Ty, to aż tam poszło? No prąd ciągnie, nie? A, bo tu jest zjazd. Tak, jest z górki, no i prąd jeszcze do tego ściąga. Aj, oczekuj, kurwa. Może wziąć drugim. Trzymaj. Próbował w tą, a ty... Albo go spróbuj tam, no. Ty, a ty idź z liną na tą stronę, że nawet jak przerzucę linę, wiesz co to chodzi? Go, on się ładnie złapał. No. Postaw go. A ja go tutaj, no kładź go, pomalutku. Może go drugim magnesem zaczepić. Ja idę na dół i jeszcze rzucę w niego drugim. Dobra, no. Muszę tu wejść. Jest już na brzegu. Ale dużo małży, jakbyś chciał. Dużo małży. Kolejny zaczep wciągnięty. A co mam ci powiedzieć? Moulin Rouge. Już przestaje być, dać przestaje. Już się zamykam. Nie, miał być tutaj. Ja tu chcę nagrywać, on idzie za mną i. Miał być safe, ale wyszło, że to jest duży metalowy kosz, też fajne. Zawsze to jeden zaczep w wodzie mniej. Zawsze on... to jakieś 10 kg śmieci mniej. Tak, on go. On go znalazł. Nie, więcej niż dychę. Ale to przez to małże. Małże dużo ważne. A teraz idziemy. Tam, na drugi brzeg. I pomachamy jeszcze chwilę tam. Niedługo będziemy mieli ładny zachód słońca. I będziemy się ewakuować. O, jak się ryba ładnie rzuciła. Ja zostanę chyba tutaj. Nagrywam was jeszcze trochę dronem. Dobrze, dobrze, dziękujemy. A tam nie będziecie wylądować. Także magnetyczny jak zwykle coś znalazł. Największego albo najciekawszego. Megatron. Gdyby to jeszcze był. Bo to takie. Sejf z pieniędzmi. O, a to tylko śmiecik. Tak, pan wędkarz się buntował, ale potem przyszedł, przeprosił. Wiesz co? Widział, że nagrywałem w jego kierunku. Tak mi się wydaje. I chciał usprawiedliwić się i taką wymówkę znaleźć. Może, czekaj ostrożnie, bo tutaj. Tak to wyglądało. Chyba, ale to było 50 metrów, no. No byliśmy daleko od niego. Mógł przede wszystkim powiedzieć to dużo grzeczniej. A potem tak jak mówisz, głupio się próbować usprawiedliwić i mówić przepraszam. Pewnie tylko dlatego, że widział, że jest nagrywany. No ale nieważne. Idziemy sobie tu, gdzie mieliśmy iść, czyli tu. Na samym rogu. Tak.
A ten duży kosz wyłowiliśmy, znaczy on wyłowił, w sumie to razem wyłowiliśmy. No on wyłowił z moją pomocą. No. Temu wędkarzowi to nie przeszkadzało. Tak. Nawet się ucieszył, że zaczep wyciągnęliśmy dla nich, bo to wiesz, masakra, nie? Taki zaczep wielki. No to było ciężkie, znaczy jest ciężkie, stoi na brzegu. Dobra, rzucamy tu, zobaczymy co się wydarzy. Przepłynęła motorówka, a my jesteśmy... Dobra, idę wyżej. Chociaż parę centymetrów, ale wyżej. Rękawiczki, żeby nie odpłynęły do wiadra. Uwaga, idą fale. Można zejść. Nie no, poprzednia fala, ja tego nie mam nagrane, ale może na jego kanale będzie. Mam to nagrane, unagrywałem to akurat. Także magnetyczny Szczecin nagrał, jak jesteśmy nogami pod wodą. I pusto. Niestety. Jag är tete och kommer jag kommer runt och så blir personer som tar över. Jag är väldigt fan man i den rum. Nic takiego nie złowiliśmy, oprócz tego kosza, oprócz kilku monet złotych, w sensie, że żółtych, nie? Ale widoczki mieliśmy naprawdę przyjemne. Mamy już zaraz zachód słońca. Tak, a może jeszcze gdzieś pójdziemy, no. Mówisz? Kusisz? Fajnie ryby się rzucają tutaj. Oj kurde, po tej powodzi wejście w ten piach na plażę to było... Tak, namówił on. On jest winien. Namówił, żeby przyjść na plażę porzucać. Ja idę po twardym. Nigdy tu nie byłem. Nigdy nie byłeś na tej plaży? Nie. No za dzieciaka tu chodziłem. O, patrz, nawet tu ryby się rzucają. No. Także ten tego koniec na dzisiaj. Jeszcze nam zamknęli, musieliśmy skakać przez płot. No. Dzisiaj skromnie. Jak ninja. Tak, ninja. Dzisiaj skromnie z połowami i z wydobytymi skarbami, ale i tak było fajnie, przyjemnie, śmiesznie i wesoło. Także obserwujcie magnetycznego, z innej perspektywy będziecie mieli ten filmik i wiele innych ciekawych. Będę miał zalanie nas. Tak, nagrał, co ja nagrywam? Nagrał jak nas zrał w ogóle. Na razie.